Grupy dzieci z polkowickiego przedszkola nr 4 zaprezentowały się na rynku przed ratuszem. Tam byliśmy niebieskie igrzyska. W niebieskich igrzyskach w przedszkole Misia Uszatka wziął udział po raz drugi. Do zabawy przyłączyli się też rodzice dzieci, a także maskotki. Foka z akwaparku i komisarz Kruk ze Straży Miejskiej. Niebieskie igrzyska mają na celu uświadomienie i przybliżenie tematu autyzmu. To są zawody ogólnie sportowe, ale sport to też i taniec. A muzyka zbliża i łagodzi obyczaje, więc w tym roku wpadłam na taki pomysł, żeby było troszeczkę inaczej i żeby zamiast na boisko wyjść do ludzi z tańcem. Taneczne spotkanie na polkowickim rynku zakończyło się serią pamiątkowych zdjęć.